Witam was w ostatni dzień. Pora odwiedzić Legoland. Idziemy. Masa ludzi tutaj przybyła. Na zaszczycie bilety mamy, więc nie będziemy się stać w tych kolejkach do kasy, jedynie wejść i dobrze się bawić. To jedziemy dobrze. Pora na pierwsze chwile w tym miejscu rozrywki. Od razu, co nas wita, to masa sklepów oraz ten duży sklep, który tu mamy od razu po lewej, do którego już stoi kolejka do otwarcia, które chyba powinno zaraz nastąpić, ale tak luknijmy na szybko przez okno, co tu jest. Ciekawego? Masa towarów i widzę zostało. To jest chyba największy sklep na tym, który jest dostępny jeszcze z Lego i widać już, że pięknie, ładnie wszystko jest przystrojone na nadchodzący Halloween. No, kolejka jeszcze czeka dużo na otwarcie, ale nie zapomnijcie, chodząc do Legolandu, opaski dla dziecka, jakby się zgubiło. Tutaj idzie jedno koło mnie, któremu trzeba założyć opaskę, żeby przypadkiem się nie zgubiło. A o 12 jest dopiero otwarte. Dobra, to jeszcze po płycinie tu przyjdziemy, ale ten sklep jest duży bardzo. Dobra, podejdźmy do mapy, zobaczmy, co można robić i pójdziemy sobie pojeździć. I mapa piękna z wiórkami u góry, wieża widokowa, już tam widzę sobie kolejki, już dość dużo są, ale z tyłu mam ten park miniatur. Na początku udamy się do tego parku miniatur, później na kolejkę, a później zobaczyć, co dalej będziemy robić, ale jest mi się to podoba na maks. Ale tak patrzę na to małe zbudowane miasto, nawet z Lidlem, tak bardzo społeczko to wygląda. Lidl, znajdujemy tam katedrę, budynki przeróżne i Legoland, fabrykę, ale fajnie zrobione to jest to wszystko. Ja to bardzo żywy gustem. I nad jeżdżącą ciężarówką tutaj zrobili. To jest genialne, że wjeżdża tam do tego garażu i jedzie dalej. Fajnie przemyślałem to wszystko jest. I miasto miniatur z przeróżnymi ciekawymi atrakcjami. Lotnisko jeszcze z pięknym samolotem, który już nie działa od paru nastu lat. Samo lotnisko, chyba to jest lotnisko w Billund, z tego co kojarzę, oni to odzorowali. Tak, Billund Airport, dobrze mówiłem, z jeżdżącą strażą pożarną, która tam wyjeżdża, z tyłu jest ładnie widać. I całość wykonania samolotu startującego. Tam mamy samochód, który dostarcza paliwo do samolotów, ale tam też do jeżdżącego parki dalej, ale i samolot, który jeździ tam i wydaje dźwięki. Widać, że to wszystko jest z duchem czasu troszkę ruszone, ale i tak przepięknie leci. I tam samolot jeżdżają. Wow. To na otwarcie strasznie dużo osób przyszło i do kolejki są bardzo duże do niektórych atrakcji. Poczekamy sobie chwilę, pójdziemy tam, gdzie na razie jest mało ludzi i zobaczymy, co dalej. A na razie chyba bierzemy Haunted House, który jest tam z tyłu. Róż opinię, jego temat słyszałem, więc się przejdziemy, zobaczymy, jak to tam wygląda. I kolejka niezbyt duża, a to można się zobaczymy, jak to wygląda. A z zewnątrz tak się pięknie prezentuje Haunted House. Trzeba się upewnić, że dziecko jest wystarczająco wysokie, żeby wejść do tak nawiedzonego miejsca. To nie? Sprawdźmy. Czy jesteś, na pewno masz więcej 130? Masz na pewno więcej 130? Co wejdziesz bez problemu? Wielki Mac Majesto. Latarko. No, myśl się nawet znalazłem. Tu dajemy łapkę, tu trzymamy na łączniku, tu, o, i szukamy. Nie, tu się nie ma. Tak,
Haunted House Kozacki był, już wiemy co chodzi, w zestawie nawiedzony dom z tą taką kolejką z tam w środku, wszystko jest wiadome, bardzo fajna atrakcja, polecam każdemu skorzystać, nie pożałujecie. Ciekawe jak zdjęcie wysłał tam, które jest zrobione, zostało mi zrobione na tej kolejce, coś czuję, że będzie śmiesznie. No idziemy dalej zwiedzać, a doszliśmy do strefy westernu legowego, tylko szkoda, że Lego zapomniało, że mogą to zrobić takie zestawy w swojej kolekcji, głównie z tego co widzę są restauracje. Jak cenowo to wypada? 200 koron za obiad. A, nie ma tragedii. Ale jak ktoś by chciał się przejechać w stylu western, również też ma okazję przejechać się w stylu western. Jej. Ale jest sklep też, to odwiedzimy sobie go akurat, zobaczymy co w nim jest. Pruszaka jakby też kosztował to po 189 są. Ten z smoczek jest po 250 koron. I misiu też jest po 189 koron. Leszało. Akcesorii paki po 129, wszystkie. Mniej więcej wychodzi cena taka Gunes, ale są te stare. To chyba wezmę. To jest spoko szał. Zestawów, ubrania, inne cuda znajdujemy. A co tu, to jest to co wszędzie. Legolandowe te zestawy, jest jeszcze ten ludzik z drewna dostępny, co był u nas za 1100 koron, aby coś potrzebował. Autobus, taksówka, to co wszędzie. Róża, różne dziwne rzeczy związane z kuchnią. Ale zestawy z Legolandu. Ciekawego mamy, to co wszędzie. Ceny 229 za taki mały, nieważne które sobie weźmiemy. Ten większy już jest po 400 koron i ten największy po 1000 koron. Tak sobie się opłaca, jak ma być szczery. Ale Frankenstein jest z Brickheadów. Ale heca, po ile? 129 jest. Są te stare sety. Zobaczmy, może coś jeszcze ciekawego znajdziemy. Coś tu jeszcze mamy, nie, rybki, to jest co jest teraz. Owcza, 129 też, nie opłaca się. Szachy, magnesy, ale magnesy są w dobrej cenie, bo 19 koron raptem. Te takie troszkę twardsze są po 50, i ołówki, cała reszta. I cała masa tych akcesoriów legowych, co które nas często ciężko dostać, bo jedynie czaszki, wszystko tu jest, naprawdę, co będziecie w cenie. 219 koron za sztukę, tak sobie jak mamy szczerze. Ale pod względem bruloczków jest nieźle, bo i krynika możemy znaleźć sobie, całą masę, czarne wdowy również sobie, jakby ktoś potrzebował, to i czarne wdowy sobie znajdzie. Tej postaci niestety nie wiem, jest, Jean Erso jest, spoko. Na tym się mogę zastanowić, czy nie wziąć. Marvelowski, sama Senex Knighty, z nim Dragon Movie nawet mamy jeszcze stare bryloszki. Taka ciekawostka odnośnie, abyśmy potrzebowali. Ale i z Batman jeszcze mówi. Nice. Idąc dalej, Star Wars stare, bo tu mamy jeszcze Kylo, Voldemorta z Lego Movie, więc Chimy tu widzę też jakąś mamy dostępną. Standardowe briki, aby ktoś potrzebował, również są. I nawet i z Kasla znalazł się wielki mak. Z tego sobie chyba wezmę. Ale tu mamy też standardowe bryloszki jakieś bez szału. I to, co było wszędzie indziej, łącznie aby ktoś City potrzebował, to też się znajdzie. I to, co normalnie było wszędzie dostępne. Ale hot doga do niej widziałem już. Spoko, hot dog nawet jest, że jakby ktoś potrzebował, to hot doga może znaleźć. Psa, ale też wszędzie. Co wychodzi, to 60 za ten, 150 za 3. Ja Star Wars czegoś się znajdzie, nie, że krenika nie rozumiem, mimo tego, że mam go w figurkach, chcę go sobie wziąć, ale co zastanowię później. Co do budowania mini figurek wychodzi, to w ten sposób, że jeden set trzech minifigurek to jest 80 koron. I z tego ładamy się standardowo z włosów, akcesoriów, główki i lower body. Co do elementów ciekawych, coś tu jest fajnego? Tak, na pierwszy rzut oka nie widzę nic nadzwyczajnego, czego byśmy nie mieli wszędzie indziej. Torsy. A to co wszędzie, to co wszędzie. Bez szału. Naprawdę chyba tylko jako pamiątkę i tyle. Nie widzę jakiegoś efektu wow pod względem elementów. Nie powiem, ale ten mały sklepik zatowarowany jest bardzo dobrze. W końcu pójdziemy sobie zakupy zrobić. Zewnętrzne te bryloszki, bo te bryloszki mi się podobały na maksa, spoko co nie były. Ale też im podmyślać tymi małymi zestawami, które tam są, bo strzały naprawdę są bardzo dobre te akurat do kolekcji. Więc na tym zastanowię bardzo mocno, co sobie akurat stąd jeszcze przywieźć. A na razie chodźmy dalej. To nie dość odpowiada kolejeczka, ale dość łódeczka. Bardzo fajna, spokojna, nic co nie, nie wieje, nie trzeba się stresować, że jeszcze coś tam. Bardzo fajny akurat. Pociutko, kolejka ma do czekania, rekiny pływające, piękny pirat, który macha nam tutaj. Pewnie ten rozbitek z nowego zestawu to jest, który wyjdzie promocyjny od pierwszego, to jest ten piękny pan, który tam nam macha. Ale żółwie ma, to może na żółwiach uciec, tak pewnie inny pirat, znany.
Ale oczywiście Ford też również musi być ten. Bardzo fajna kolejeczka, spokojna, masę bardzo ciekawych tam porobionych rzeźb z klocków uruchomych, gdy piratów nawiązujących, co bardzo prosto pokazuje nam, że akurat fajnie byłaby tematyka piratów wróciła z powrotem do Lego. Super zabawa akurat na tych kolejek i widzę stworek się kolejne kolejki już do czekać nie może, to idziemy w takim razie, a tym razem padło na... Oto cudo, przejedziemy się. Rozpędzamy się. Ale fajnie! Ale zajebiście! Super! Pograć mi jeszcze, co to się... Jaka ma jak to utrzymać to wszystko w jednym... Więc wypadło ci. Super, jak chcesz to raz. Ja nie. A ja tak. 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 Już wrażenie po przyjazdce. Przeżyłam. Obraza wielka nastała. Sama chciała iść, no to i teraz się obraziła. No, biedactwo. Idziemy dalej pojeździć na jakąś większą kolejkę. Na dużych dzieci, chodź. Idziemy zobaczyć smoka. Jej, fajnie zamek tak sam drogą zbudowany, ładny. Tego tutaj jeszcze ta fosa zrobiona. Z tym smokiem również pływającym w fosie. Patrzcie, jaki fajny. Lekki przykryty listkiem. Ciekawe. Akurat zobaczmy, czy się mieszczę w rozmiarze. Nie, czy się mieszczę, dobra. Pójdzie w to mnie nadam się, żeby wejść do środka. I ciekawe. Fajnie porobię tutaj wszystko herby. Klocki, aby to się sobie czekać tutaj też również ma. Nice. Akurat ciekawe i kolejna malutka kolejka. Fajna w kolejce do tego całego smoka. Zobaczcie, jakie fajne są porobione z klocków Lego rzeźby. Cała masa i tak samo jak wagoniki wyglądają kolejki. I tak nic nie się nagrać na niej, więc zobaczymy, jak będzie mieli wrażenia później. O, kolejka w zamku. Bardzo fajne, wtedy nic nie można tam nagrywać jadąc. Bez bezpieczeństwa po prostu, ale przyjemna jazda. Tam i masa rzeźb porobionych, i na samym końcu porobione pętle. Troszkę można też się ekscytacji chodzi, więc akurat taka bardzo ciekawa kolejka. A dla każdego, i dla młodego, i dla starszego mi tam się na tym się dobrze bawił. Co nie? Witamy Was niezwykłym świecie Lego Movie! Jej! Jedynki i chyba dwójki też, bo do dwójki chyba też nawiązuje akurat ten park, ta część akurat parku, którą tutaj jest. Narodowa masa kolejek, duża kolejka koło nas, to zobaczymy, jak pójdziemy na nią później.
No przebijemy się, zobaczymy co tutaj ciekawego. To jest chyba marzenie każdego inwestora. Wielki trójkowy Zemeta. Każdy o nim marzył, każdy go chce. Mało grupy osób posiada. A taki dobry to jest szał inwestycyjny. Każdemu polecam. Ale kanapa Maxa też jest. Jest duża kolejka do tego, co tu jeszcze mamy. Let's build together. Zobaczymy coś ciekawego. No dobra, to zdecydowanie dla mnie. Co sobie daruję jednak. Ale fajne koło. Jak się patrzę nie z dołu? Aż tak odważnie nie jestem, żeby tym pojechać. Teraz wylądowaliśmy w strefie zimowej. O, tu u góry jesteśmy. Tu w tym momencie tutaj dużej kolejki, ale koło tych fajnych kolegów tutaj pływając. Jakie fajne akwarium. Ile pingwinków? Super. Ładne to akwarium. Tam są mamy również kolegów sobie stojących. Przynajmniej jeden kolega stoi i się rusza, reszta to... Nie, drugi jeszcze się rusza. Znaczy dwa są na pewno żyjące. Bardzo fajne. O, zbliżenie. Postanowiłeś podpłynąć, stary. Ale ładne. Pewnie my jesteśmy większą atrakcją dla nich. Jak się nie okalmy, to dwie strony działa. Założę się. Atrakcja dla młodych i starszych. Od tego pięknego akwarium z pingwinkami mamy przed beretem do chyba największej atrakcji tego Lego Parku, czyli tej dużej kolejki górskiej strefy arktycznej. O, tam za mną z tyłu ją widać, przynajmniej kawałek niej. Jestem na tyle odważny, żeby tego spróbować. Się przekonamy. Iwaniu na wejście na tą kolejkę zimową jak testowałem. Bardzo ładne rzeczy są porabiane z zarówno lisy arktyczne. To jest foczka i mały misiu. Ciekawe, bardzo fajnie. Przyjazd to tym kolejką tą z tyłu. Wiem dlaczego nie lubię kolejek górskich. Fajne, ale nie dla mnie. Zdecydowanie warto. Jak ktoś chce sobie tak spróbować, no i na tym może poprzestać w wypadku tej kolejki akurat. Jak i wszystkich innych, na Zielandę nie dla mnie. Zdecydowaliśmy się, że coś się zjemy w końcu po tym paru minutach. W najpiękniejszym legowym McDonaldzie. Chyba tak trzeba nazwać najprościej. Pytki plus burger, który zaraz próbujemy. Zobaczymy jak to wygląda. Same frytki wyglądają, no wypić mali z McDonald's, jakby była burger, to próbuję zasmuduję wam to na smakę. Jak wam smakuje jak smaka. Ale przynajmniej burger wygląda lepiej jak maku. Zobaczymy czy dobry. Próbujemy, wielki test. Lepiej by było. Szczerze, dobre. Ja zatem kwotę, którą tu wołają, to było 115 koron. Nie jest to złe. Dobra. Nie jestem innymi knajpami, ale to spoko. No, czas sobie. Burger na duży plus akurat. Polecamy tą knajpę z burgerami. Cenowo nie opada coś, a tam ci pokazywałem te ceny. Jeszcze raz tutaj pokażę screen z tego. Jest to akurat bardzo skokowo pod względem burger, stówkę, oprócz do tego dolewka wielka, więc rób to co chce to i smaku jest bardzo dobry. Co jednej frytki, ale to frytki, a frytki. I za to nie poradzimy. Teraz jeszcze przejdziemy się po sklepach, zobaczymy co tu jest. Pojedziemy jeszcze na kolejkach jakiś i będziemy się powoli wyjechać, ale to będzie tak jeszcze godziny. O i proszę bardzo, przejażdżka wagonikiem, możemy sobie zwiedzić całościowo jak wygląda Legoland. Jej, jak fajnie, tylko troszkę ten wagonik przyciasny jak dla nas. Trzeba jakoś się pomieścić do tego cuda techniki. Tutaj mamy to niżagowe cudo, co tam byliśmy wcześniej, co mnie w ogóle nie zachwyciło w ten calu i tak dalej, co otwieram, to nie zachwycające kompletnie. Tak najpam, co byliśmy? Dobra. Tutaj ten dla maluszków, park rozrywki, aby to chciał, to również możesz korzystać. Koło miejskie bardzo. Ale co ciekawe, to jest jedna z niewielu atrakcji, gdzie możemy normalnie nagrywać z tym, nigdy się nie przepiał, to że nagrywacie, bo na wszystkich innych atrakcjach, które są, nie ma takiej możliwości nagrywania czegokolwiek, po prostu ze względu bezpieczeństwa, więc tutaj bez najmniejszego problemu sobie jedziecie, nagrywacie i dobrze się bawicie. A same wagoniki mi dały w ten sposób. Jak na dwie dorosłe osoby, to nie okłamuj się, ale troszkę małe były. Troszkę, ale jakoś to się zmieściliśmy. Thank you.
mamy chyba to, co najbardziej wielu interesowało, czyli sklep, ten największy, co to jest w Legolandzie, bo i mamy te dziwaczne, badziwe to puszczanie baniek. Na środku cała masa setów, które są normalnie w dystrybucji, możemy sobie dokupić. Ja bym sobie chcieli, ceny nie są jakieś zwyczajne. Sukienki, aby kogoś interesowały, chciał piękną sukienkę sobie kupić, to równie, bo sobie kupić piękną balową suknię. Przyborów kuchennych, innych bajerów typu pojemniki i tak dalej, też to jest ceny normalne, no to nie jest jak najzwyczajne. Malutki pojemnik, w ogóle po co taki pojemnik komu? Za 40. Główki, cała masa, by ktoś potrzebował również przeróżne wzory i tak dalej, tego jest cała masa. Maskotki. Fajny rekin. W cenie to jest 189 koron, więc to też jakieś bez szału. Idąc dalej, przybory do pisania, by ktoś potrzebował również, znajdziemy przeróżne, ale to jest w empikach naszych, to wychodzi o wiele taniej z tego, co mnie pamięć nie myli, to co jest tutaj. Duplo, ale to nie jest kul postaci, bo to wszystko, co jest tutaj, to jest normalnie dostępne. Tam dalej w sklepie, jak pójdziemy, są zestawy, które już są nie do kupienia i to jest chyba najważniejsze w tym wypadku. I to się interesuje, ale też klocki na gramę. Czy coś ciekawego? To normalnie jest to też koła też się nie opyla. Kierownice. Ośki. Słaby wybór. Szczerze, taka ścianka. Jak to znowu wychodzi? Jest tu gdzieś scena? Nie wiem, tutaj nie widzę akurat, to nie idzie. Żeby było, może gdzieś później w necie znajdę, ale jeszcze więcej maskotek jakbyś potrzebował, bo i smok, ale smok jest po 250. Pani Badłomen jest też po 250, duży smok wychodzi po 400 już. Pszczółki, pingwinki. Jeszcze więcej Lego Friendsów tym razem. I to stare zestawy. O! To jest ciekawe, tego nie widziałem na półkach, ho, jeszcze trochę. Playmate Friends, spoko, ciekawe. Idąc dalej, co tu jeszcze mamy? Takich rarytasów, bryloki. Też jest ciekawe, świecące, tego też nie widziałem już lata, na półce wychodzi 119 za sztukę. Ale i również przypinki do włosów, by ktoś potrzebował, za kwotę 50. Takich ciekawszych rzeczy, które już nie są dostępne. Z Brickheadu, bo to mnie interesuje bardzo, to jest standardowy asortyment, to też co mamy, ale jest i Frankenstein, jest i Clown, ale jest też Dziadek do Orzechów, to co w Polsce nie ma, jak i tego też nie masz w Polsce, to normalnie jest dostępne. Jakby też potrzebował tego, jest na tony tutaj. Nie jest ekskluzywne sety, ale to co jest wszędzie. To się nie opyla w ogóle kupować. To co zabawne, te sety tu są i wydaje taniej się u nas w necie kupuje. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Jakie specyfika się zrobiła tego. Da się po prostu gdzieś taniej dorwać. Jakby też potrzebował, jakoś mi te sety po prostu nigdy nie zakazało za bardzo. I to tyle, ale z akcesoriów stricte z Legolandu. Mamy przybieżki, bryloczki, przybieżki, magnesy. To na rok 2020. Widać, że było tu coś. 21 i 22 coś tutaj wcięło, ale te magnesy są w kwocie 19, butelki są po 150 i smycze po 50. Wow. Mamy coś z setów dla dorosłych dostępne, ekskluzywnego nie, zamek, jest dozolowany zamek, o Jezus Mary. Co z nim się stało, z tym zamkiem, że on tragicznie wygląda. Za kwotę 4000 koron prawie. Reszta to jest to, co jest u nas normalnie dostępne, to nie widzę księżycowce większych zamek, ten również jest. Dusiąc tu jest akurat mocny, bo znajdujemy jeszcze więcej Brickheadów związanych z Dziadkiem do Orzechów i tych Shrema panami. Ale z artykułów świątecznych jeszcze papier markowy Lego, bryloczki z Mikołajem. I to, co u nas pojawia się rzadko, czyli bombki. To jest ciekawe, że bombki tu pojawiły choinki. To było w zeszłym roku, z tego pamiętam. Więc tu jest pokaz sortem potencjalnym. Widać, że święta pełną parą. To są kalendarze, no to by ktoś potrzebował. I to tylko i wyłącznie tegoroczne kalendarze. Ta figurka drewniana, jakby ktoś potrzebował, również to jest do dostania. W kwocie 110 koron. Sami zobaczcie, czy warto, czy nie, to ocenić sobie sami. Miecze, aby ktoś potrzebował, to są w cenie po 130, a tarcze są po 150 koron.
Elektronikę również można kupić. I dość ciekawe, że elektronikę normalnie mamy tutaj powsadzaną, techniksową, tak na wypojemnikach. Podchodzimy, wybieram, co nas interesuje. 190, 600, 99 ten duży hub i silniki po 299. Więc to akurat fajne jest, bo w sklepach ona jest to ciężko dostępna, to normalnie na półkach wchodzicie, wychodzicie i to jest akurat spokojny ten wybór. Speed Championy, widzę, nie ma takiego naczynnego wszystko, co jest u nas. Więc tu nic zrobić z Jurassica też nic. Harry Pottera nic, ale mnie środek najbardziej interesuje, bo na środku znajdujemy akurat rzeczy z Lego Movie jeszcze. Kapsułę z zadymiarą, ten oto piękną paczkę za 100 koron przecież, no jest spoko cena. I to chyba na razie tyle. I Badwing, wow, super. I ekstrasy jeszcze z takim cudnym paskiem naklejonym za całe 20 koron. Także zestawów, kubki i zestawy, tylko te dwa zostały. Ale też powinno być jeszcze więcej ciekawych rzeczy, bo i są maskotki, ale to nas interesuje. Smoki Kida, wybór spoko, wszystkiego tak naprawdę co nowej w Lego sklepie pierwsza widzę Smoki Kida, tak swoją drogą. Ale to jest ciekawe. Stare playmat z ekstrasów, z drogami, to było zrobione w papieru, z tego kolorski tutaj. Bardzo ciekawe. Ciekawe, czy są jeszcze jakieś inne ekstrasy, bo tu mamy jeszcze więcej zestawów, ale... Nie. Niestety nie ma, ale to są kajdanki, aby coś chciał. Chcesz kajdanki? Kajdanki mamy dostępne, jakby ktoś potrzebował. I magnesy. Inne. O, tu jest czym wybierać magnesów. Bo mamy Empire State Building, Londyn, statuę. No, tu jest magnesów, trochę wybór jest. Autobus możesz zbudować. Pod cenowo wychodzą typu 15 do 70 wychodzą. A co mamy dostępne? Spoko. To jest akurat fajne. Tu magnesy jest dobre. Troszkę to jest nieźle, bo mamy i został właśnie dobry wybór. Jeszcze więcej jest Arborosów Boska, to nie pamiętam, jak to ostatnio widziałem. Ej, Krynika, którego dostałem, a BB-8 z Batmana. Tu jeszcze więcej Star Warsów. Princess Leia, A-Wing Pilot, Kylo. Co tu mamy dalej jeszcze? Nut nawet się znalazł. Ciekawe. Dzień Erso, jakby ktoś potrzebował, również dostępna jest. Bardzo ciekawe to, że Dzień Erso nawet da się tu znaleźć. Po ścimy całą masę, ten oto piękny Mac się również znajduje z Castli. Jeszcze więcej Star Warsów, Minecrafty, Hot Dog. To mnie zaciekawiło. Monster Fighter akurat bardzo fajny, tego nie widziałem już lata nigdzie. I to co z normalnie są teraz. Poza trollami. O, trolle też ciekawe skres, że tutaj są dostępne. I na Xenite'ów jeszcze więcej, by ktoś potrzebował. Spoko, dobry wybór. Dumbledore to jeszcze jest z Harry'ego Pottera. I kaktus z ciekawszych również. W cenie tak samo wszędzie, 59-153. Klocki również są. Jeszcze, aby ktoś chce figurkę zbudować, to zbieramy tutaj pająki. Znajdziemy tutaj również eliksiry, grambie, krótkofalówki. Coś ciekawsze jeszcze rzeczy, włosy jakieś ciekawsze. Dyni, tam bardzo proszę bardzo. Dyni tutaj od groma mamy. Tutaj mamy, te włosy wampirów, to jest spoko akurat z uszami. Wiedźmy, główek przeróżnych też, ale to jak naprawdę wiem z tego co w Lego House to mają dostępne. Tutaj torsy elfów są, ten tor jest bardzo ciekawy, chciałem się Lego House od tego dorwać. Nie to bez, to co normalnie w Lego House też jest. Doktor widzę również, czy się znaleźć tam. I Love Legoland, o, to jest ciekawe akurat tor, że tu jest ten I Love Legoland, ale kto... Czemu miałby nie wiem, to jest spoko, to żeby coś potrzebował. No i chyba to tyle z fajniejszych elementów, których można było sobie wziąć. Cenowo wypada to w ten sposób, że jeden bicep to jest 80, 5 minifigurki nie są, a w wypadku drugiego zestawienia to 140. Oczywiście koron. No i tak oto kończy nasza wizyta w Legolandzie. Zwiedziliśmy wszystko, co ma być. Pojeździliśmy sobie na kolejkach górskich, przynajmniej ja pojeździłem na kolejkach górskich, ale zamiast mieczy, bo nie kupię sobie miecza i tarczy, mam papuszkę. Jestem bardzo zadowolony, bo mam tutaj nową gwiazdę kanału, papuszkę będzie od dzisiaj. Zamiast żaby wyląduje papuszka tam. Więc taki bardzo fajny, przyjemny wyjazd się dopłaca. Mam naprawdę na maksa przyjechać do Billund, zobaczyć sobie Legoland, zobaczyć sobie Lego House. I tak naprawdę będziecie tu jechać, przyjedźcie na maksymalnie 3 dni, nie dłużej. Bo możecie się zanudzić, bo jakby zobaczycie wszystko, co macie do zobaczenia. Więc zapraszam was tutaj bardzo serdecznie, odwiedźcie sobie jak i zobaczcie, jak zaczęła się cała historia klocków Lego. I do zobaczenia następnym razem. Na razie!